donde vayas, yo voy también. No te das cuenta, que me haces bien. Witam was wszystkich i zapraszam na kolejny film z wypadu do Argentyny. Wczoraj byliśmy w Tęczowych Górach, dzisiaj jedziemy na południe od Salta do Kajafaty i później dalej do Mendozy, miasta słynącego z wina. Jesteśmy teraz jakieś dobre 100 km na południe od Salty i jesteśmy w Gardle Diabla, Gargante de Diablo, w takim niesamowitym miejscu wytłoczonym przez wodę i erozję przez setki miliony lat. Argentyna, odjazd kompletny, niesamowite widoki. Zapraszam po czołówce do oglądania. Relacja z wypadu naszego do Argentyny. Od dłuższego czasu już to planowałem i byliśmy właśnie w tych Tęczowych Górach. To jest coś, co od dłuższego czasu miałem zaplanowane i bardzo chciałem to zrobić. No był chłopak na koniu z telefonem. Chyba na koniu też komórki nie można używać podczas jazdy. Tylko że przy konie ciężko jest zainstalować telefon gdzieś do szyby. Koń nie ma szyby. Dobrze, wypadłem znowu z konceptu. Te Tęczowe Góry, naprawdę odjazd kompletny. Niesamowita rzecz i po niesamowitej taniości. Tylko 100 peso argentyńskich od osoby na wjazd to jest, powiedzmy, jakaś taka 1/3 dolara. Naprawdę odjazd kompletny. Droga taka troszkę ciężka, ale bardzo fajny widok. 4000 metrów. Niesamowite. Następny dzień spędziliśmy jeszcze w Salta. Salta też jest niesamowitym miastem. Ma coś koło 500 000 ludzi. I jest takie bardzo europejskie, jest takie bardzo czyste. No i udało nam się od razu z samego rana wpaść na taki... Ja na początku myślałem, że to jest jakiś protest, jakaś demonstracja. Nie, to nie jest demonstracja, to jest rocznica śmierci chłopaka o imieniu Polo, którego okoliczności śmierci do dzisiaj nie wyjaśniono. On ujawnił, odkrył korupcję rządu, no i po prostu wiedział za dużo i mówił za dużo. To tak na całym świecie jest niedobrze. Taki polski przykład mi od razu przychodzi do głowy, no to jest właśnie Lepem. Wiedział za dużo, mówił za dużo. Nie zawsze jest coś takiego zdrowego. No i oczywiście w Salta też jeszcze tak zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy z lokalną ludnością, jak ewentualnie można byłoby te paragwajskie papiery wykorzystać do robienia, podzielenia swoich pieniędzy, do robienia jakiegoś biznesu, po ile jest ziemia, jakie są możliwości. No i właśnie rozmawialiśmy z takim właścicielem
takiej bardzo fajnej, klimatycznej knajpki z niesamowicie dobrą kawą. No i on też twierdzi, że nie wiadomo jak to będzie. Ludzie się boją, że rząd im ewentualnie jakieś podatki nałoży na nieruchomości, albo im ewentualnie zabierze, jest to też możliwe. Mówi nieprawdopodobne, no ale możliwe. I tutaj każdy kombinuje jak koń pod górę, musi mieć dobrą buchalterię, żeby nie płacić za dużo. I dokładnie tak samo jest z płacą minimalną. Płaca minimalna jest 80 tysięcy peso, czyli jakieś 270-280 dolarów po cenie czarnorynkowej. I ciężko jest za to wyżyć, ale tej płacy minimalnej mało kto płaci, mało kto dostaje. Bo jeżeli ktoś ma jakiś biznes i próbuje jakieś pieniądze zarobić, no to po prostu płaci mniej i osoba, która chce pracować, musi pracować za mniej. A jak jej się nie podoba, no to musi odejść. Tak to wygląda tutaj. To jest właśnie też niesamowite właśnie w tej Argentynie. Argentyna była kiedyś taką ogromną potęgą i tyle razy już splajtowała i teraz znowu stoi z plecami pod ścianą. Taki różnorodny kraj, 2,7 miliona kilometrów kwadratowych powierzchni, ósmy co do wielkości na świecie po Rosji, Kanadzie, Chinach, USA, Brazylii, Australii i Indiach i 30 tysięcy kilometrów kwadratowych mniejszy od Kazachstanu na 9 miejscu. Argentyna niesamowicie bogata, jeżeli chodzi o różnorodność flory i fauny, ale też i złoża mineralne. I Argentyna też się nie nazywa bez powodu Argentyna, bo to nazwali Portugalczycy od argentu, od srebra, bo to było w ich mniemaniu miejsce płynące miodem i mlekiem, a przede wszystkim srebrem. Byli tak co do tej ilości srebra tak trochę rozczarowani, ale te miasta jak Salta, jak Buenos Aires są takie bardzo europejskie, niesamowity klimat, czysto. To jest coś niesamowitego. I nie chcemy tutaj zrobić jakiegoś takiego vloga podróżniczego, tylko właśnie jeździmy w trójkę, dzielimy się kosztami i spróbować znaleźć coś, jakąś możliwość ewentualnie do zakupu nieruchomości, do otworzenia jakiegoś biznesu na tych paragwajskich papierach. I zrobimy Wam jeszcze kilka przebitek. Jedziemy właśnie teraz do Cajafate, takie bardzo odjazdowe miejsce, góry, niesamowite w ogóle cały ten region tutaj, co jedziemy, tak mi troszkę przypomina York, bo też się ma góry, jadąc tutaj wzdłuż. No i u podnóża Ant. Dzisiaj dojedziemy do La Rioja z małą przerwą w Cafaye, a jutro jedziemy do Mendozy. Mendoza znana przede wszystkim z produkcji wina. Droga krajowa numer 40 w Argentynie z Salty na południe w stronę La Rioja. Jeżeli porównamy to z Stanami Zjednoczonymi, to ten krajobraz też jest taki bardzo podobny, a nawet może mniej znany, co nie znaczy,
gorszy, a może nawet i lepszy. Bardzo mi się tu podoba i te odległości w Argentynie to jest też o czym tak nie do końca myślimy, żeby tutaj przyjechać tak od jednego dużego miasta do drugiego, to 600, 700, 1000 kilometrów to nie jest problem. I też takie drogi, następny zakręt za 700 kilometrów. Wróćmy jeszcze na chwilę do USA i porównajmy to. Ten krajobraz, jadąc na przykład z Los Angeles do Las Vegas, jest bardzo podobny tutaj do tego. I dlaczego on jest taki suchy, dlaczego on jest taki surowy, dlaczego te góry są takie skąpo obrośnięte? Dlatego, że one są takie wysokie, po 3-4 do 5 tysięcy kilometrów. I nie przepuszczają deszczów, wilgotności z Pacyfiku. I to jest z drugiej strony Ant, od wschodniej strony Ant, ten krajobraz w USA podobny dokładnie tak jak samo tutaj. Tam jest dokładnie tak samo. Te góry nie przepuszczają wilgotności, nie przepuszczają deszczów, nie przepuszczają wody na wschodnią stronę i ten krajobraz jest tutaj naprawdę taki niesamowity. Tutaj jak zamyślimy się, to tak nawet można byłoby jakiegoś westerna nagrać. Cowboy na koniu, chociaż tutaj też tacy są. I właśnie te odległości sprawiają to, że tak niesamowity krajobraz, że się zatrzymujemy co chwilę, żeby zrobić jakieś fotki i zapominamy ten czas. No i właśnie wczoraj też żeśmy tak trochę ten czas zapomnieli. A tutaj jak jest ciemno, no to jest ciemno. Te drogi są też niebezpieczne, bo są dzikie konie, są dzikie osły, jakieś lisy i one wchodzą też tak, czy nawet barany większe, i one wchodzą na drogę i jeżdżenie tutaj po nocy, po ciemności nie jest takie za do końca wskazane. Mieliśmy wczoraj zarezerwowany lokum, po zmroku jeszcze trzeba było 200 km pojechać, czyli jakieś dobre 2 godziny, czy 150 chyba kilometrów było, i żeśmy zrezygnowali z niego. No ale to też się okazał jakiś przekręt, ten lokum, bo niby ten właściciel numeru, do którego jest ten lokum powiązany na Airbnb, on nic nie wie, że tam się coś wynajmuje, i zrezygnowaliśmy z tego lokum i wynajęliśmy sobie coś innego w takiej malutkiej mieścinie, wiosce w górach. I już było tak ciemno, się zastanawialiśmy nad tym, czy jechać dalej, czy nie, i podjechaliśmy nad posterunek policji z prośbą, żeby nam pokazali, gdzie tu można ewentualnie się przenocować. I oczywiście facet podjechał z nami, dał nam namiar od osoby, która wynajmuje pokoje. To też taka niesamowita przygoda. Co prawda na takie warunki $5 na głowę to jest dużo, no ale tutaj nie ma takich hoteli, nie ma takich noclegów jak w Europie. Też jeżeli się to by dobrze zaplanowało, coś lepszego by się znalazło, ale myśmy się przeliczyli z tymi odległościami tutaj, żeśmy się za dużo zatrzymywali po drodze, żeby fotki porobić, kiedy pooglądać. To jest właśnie niesamowite tutaj w tej Argentynie. I dzień tak się trochę z jakąś przygodą skończył, ale niesamowity klimat,
pojedziemy, będzie więcej winnic. Tutaj po części też są winnice, są wiatraki. Otwarta przestrzeń. Wiatraki produkujące prąd. Winnice ciągnące się po 10 km. Coś, co w Europie się nie zdarza w takiej formie, że jeden właściciel ma 10 km wzdłuż głównej drogi. Widać po płocie, płot się kończy, następny się zaczyna. To jest właśnie Argentyna, 2,7 miliona kilometra kwadratowego. Ósmy największy kraj na świecie.